jeszcze cała sztolnia w okazałości, także ja osobiście byłem tutaj w środku i na końcu tej sztolni, no ale nie zapraszam, bo podobnież te mogą grozić zapadnięciem. Także tak wygląda sztolnia Rabe. A tutaj widać, jak widać, jest dalej ujęcie wody, przeuroczy mostek i ścieżka do Gołoboża. To jednak trzeba powiedzieć, że Filip się nie skusił, to jakiś nietrunkowy ten Filip, że się nie skusił. Flaszeczka widzę, jest dalej. O, i ptaszek mój coś dalej, coś. Także nie skusił się. Tutaj te. No ja nie mam nic na wymiarę. No nie ma, no to weźmiesz, piszesz się tylko. No. Nie mam nic na wymiarę. To jak, podobać się? No dobre, no dobre to jest. No to dobre, to jest dobre miejsce. No. To skąd specjalnie przyjechałeś? No, przyjechałem specjalnie z Francji. W Bieszczady do szukania. No. To znaczy świr jesteś dobry. No dobra. Uważaj na torebkę. Po drodze jeszcze w tym. Po drodze jeszcze w Belgii się zatrzymałem. I w Niemczech. No ale jeszcze dzisiaj były w tym. No i dzisiajśmy byli jeszcze na tym czołgu w Baligrodzie. Znaleźliśmy. No tak. No dobra. No. Czekaj, czy tu jest?